miło nam poinformować, że w ciągu 10 lat swojej działalności Europejskie Centrum Odszkodowań pomogło już ponad 100 tysiącom osób. W marcu tego roku mieliśmy przyjemność zająć się sprawą pani Justyny Bęben z Zawidowa, która tym samym została naszą 100-tysięczną klientką. Zajmuję się zwierzętami moimi, bo tak naprawdę dom bez zwierząt to jest taki smutny trochę, nie? Przed wypadkiem miałam sen o wypadku, o moim wypadku, że właśnie uderzy mnie samochód. Tylko że ten sen był taki, że ja nie przeżyję tego wypadku. W styczniu tego roku pani Justyna została potrącona przez samochód, przechodząc prawidłowo przez przejście dla pieszych. W wyniku zdarzenia doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Jechałam do chłopaka wieczorem, to było o 17:00, było już ciemno i wysiadałam z busa. Normalnie spojrzałam na drogę, jedzie auto, widzę, że jest daleko. No to przechodzę, to jeszcze było na pasach, przechodzę normalnie. I za chwilę obudziłam się zupełnie na drodze, leżę, czuję, że mnie boli noga. Półtora miesiąca byłam w szpitalu, jak myślałam, że będę tylko kilka dni. W ogóle nie mogłam chodzić, nic, nie wstawałam z łóżka. Miałam gdzieś około 10 operacji w ciągu miesiąca. Wstanie z łóżka po takim czasie to jest tak, jakbym robiła coś na nowo i tak, jakbym wcześniej tego nie robiła, bo nogi to po prostu mi się uginały pode mną. Musiałam się cały czas trzymać i to było tak, jakbym się uczyła pierwszy raz chodzić, jak takie małe dziecko. Zupełnie nie umiałam. Zaczęłam całkowicie inaczej patrzeć na świat. Nie było czegoś takiego, że każdy dzień jest mi obojętny, tylko wiedziałam, że może coś mi się stać tak normalnie, zwyczajnie, bez żadnego powodu. I też całkiem inaczej na to patrzę, na ludzi całkiem inaczej. Zaczęłam doceniać wszystko to, co jakoś tak mam. I rodziny, i przyjaciół, i znajomych, wszystko tak całkiem inaczej patrzę na to. I myślę sobie teraz po prostu, że wszystko trzeba wykorzystać, bo nie wiadomo, co się stanie, nie? Gdzieś po 2 tygodniach do szpitala trafiła starsza pani. Strasznie fajnie mi się z nią rozmawiało i właśnie do niej przychodził jej wnuk. I właśnie od tego się zaczęło. Ja myślałam wtedy w taki sposób, że po co mi te pieniądze teraz, skoro ja już to wszystko przeżyłam? To się już stało, nic mi tego nie wróci i po prostu nie myślałam w ten sposób, że może te pieniądze będą potrzebne na rehabilitację, na leczenie. Tylko że stało się, ja się już nacierpiałam i niepotrzebne mi żadne pieniądze. Teraz myślę właśnie, że one się przydadzą na leczenie. Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela. Następnie podjęto kroki mające na celu uzyskanie zadośćuczynienia, a także pełnej rekompensaty pozostałych roszczeń. W nich również możliwość rehabilitacji w jednej z najlepszych placówek medycznych – Rehasport w Poznaniu. Obecnie pani Justyna oczekuje na wyznaczenie terminu komisji lekarskiej w wyżej wymienionej placówce, gdzie zostanie przewieziona specjalnym środkiem transportu celem zminimalizowania dolegliwości bólowych związanych z podróżą. Badanie będzie miało na celu, oprócz określenia procenta uszczerbku na zdrowiu, konsultacje z najlepszymi specjalistami z zakresu neurologii, ortopedii, chirurgii oraz rehabilitacji, dotyczące wskazań do dalszego leczenia, aby cały proces powrotu do sprawności sprzed wypadku był jak najkrótszy, a tym samym najbardziej efektywny. Będziemy również wnioskować o opiekę powyższej placówki nad poszkodowaną. Dodatkowo zostało zlecone spotkanie w miejscu zamieszkania pani Justyny z udziałem niezależnego eksperta w celu ustalenia aktualnej sytuacji Justyny Bęben oraz oceny jej potrzeb. Uważam, że firma jest godna polecenia. Dokładnie poleciłabym tego samego człowieka, który mnie tutaj przyjeżdża do mnie, bo jest po prostu, rozumie całą sytuację i potrafi jakoś to załatwić wszystko. Tutaj to tak naprawdę wszystko idzie szybko. Ja myślałam, że to się będzie ciągnąć dłużej, a tutaj już jesteśmy na takim poziomie. I nie wydaje mi się, żeby robili to tylko dla pieniędzy, ale pomagają ludziom. Mi się wydaje, że to jest po prostu pomoc ludziom, którym się nie pofarciło w życiu. Pani Justyno, w imieniu całego Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań chciałam pani serdecznie podziękować za zaufanie, które nas pani obdarzyła. To naprawdę wielki zaszczyt. Jest pani naszą 100-tysięczną klientką. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy dzisiaj gościć u państwa w domu.
Na Pani ręce składam ten list gratulacyjny i właściwie podziękowania, bo tu nie ma czego gratulować. Sytuacja jest trudna, ale spółka dołoży wszelkich starań, żeby cały ten trud, cała troska nie poszła na marne. Bardzo proszę. A co ma Pani ręce? Jeszcze drobny prezent.